Szanowni Państwo, Panie, Panowie, Przyjaciele, jest mi niezmiernie miło, że mogę wziąć udział w wirtualnym Wielkonomie Forum w Toruniu i porozmawiać z Państwem o współpracy gospodarczej i handlowej między Chinami a Polską oraz o możliwościach inwestycyjnych. Po pierwsze, wzrost, czyli to słowo klucze chińsko-polskiej współpracy gospodarczej i handlowej. Epidemia COVID-19 wyrwała poważny wpływ na światową gospodarkę. Współpraca gospodarcza między naszymi dwoma krajami osiągnęła wzrost przeciwnie do ogólnego trendu światowego. Po pierwsze, handel dwustronny nadal rośnie według chińskich statystyk. Dwustronna wymiana handlowa między Chinami a Polską w 2020 osiągnęła 31,06 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 11,6% rok do roku. Z kolei eksport z Polski do Chin wzrósł o 9,6% rok do roku, czyli o 7,3 punktu procentowego więcej niż z Unii Europejskiej. Kolejne polskie produkty mleczne, alkohole, owoce i inne wysokiej jakości produkty rolne nieustannie wchodzą na chiński rynek, a chińscy konsumenci doceniają produkty znanych polskich marek, takich jak Mlekowita czy Łowicz. W pierwszym kwartale bieżącego roku chińska-polska wymiana handlowa wynosi 9,14% miliardów dolarów, a import z Polski do Chin wzrósł o 40,1% rok do roku. Po drugie, niesłabnące zainteresowanie współpracą inwestycyjną według niepełnych statystyk wartości chińskich inwestycji w Polsce przekroczyła 34 miliardów dolarów. Są to inwestycje w różnych dziedzinach, takich jak części samochodowe, sprzęt AGD, logistyka, badania i rozwój oraz informacji i komunikacja. Mimo epidemii, chińskie firmy utrzymały dobrą dynamikę inwestycji w Polsce, dostrzegając nowe, ciekawe, nowe obszary inwestycji, tak jak elektromobilność i części samochodowe, nowa energia, logistyka i transport. Po trzecie, stabilna infrastruktura, epidemia, znacząco przyspieszyła rozwój linii kolejowej China Railway Express. W 2020 roku trasę pokonała ponad 12 400 razy, co stanowi wzrost o 50% rok do roku. Była to swoista linia ratunkowa, łączy Chiny i Europę podczas walki z epidemią. Na mapie głównych arterii transportowych miejsce Polski jako kraju tranzytowego i docelowego dla pociągów Chiny-Europa staje się coraz bardziej widoczne. Z kolei COSCO Shipping Lines wykorzystuje port Gdańsk jako port hubowy do gromadzenia i redystrybucji ogromnych ładunków z Europy Środkowo-Wschodniej, Chin i innych krajów Dalekiego Wschodu. Szansa, czyli to słowo klucz, które daje światu chińska gospodarka. Rynek chiński to kraj wielkich możliwości dla globalnych marek, które poszukują szans na rozwój. W 2020 roku PKB Chin przekroczyło trylion juanów, czyli co oznacza wzrost o 2,3%. Była to jedyna duża gospodarka, która zanotowała wzrost. Od początku tego roku w Chinach obserwujemy stabilne ożywienie gospodarcze. W pierwszym kwartale PKB wzrosło o 18,3%. Z modernizacji na ogromną skalę rodzi się wielki rynek konsumencki. Według szacunków łączna sprzedaż detaliczna dóbr konsumpcyjnych w Chinach ma utrzymać średnią roczną stopę wzrostu na poziomie około 9,5%. W
ciągu najbliższych 5 lat, a w 2025 roku łączną sprzedaż detaliczną towarów konsumencyjnych ma osiągnąć 55 do 60 miliardów juanów. Oznacza to, że w 2021 roku Chiny mogą stać się największym rynkiem konsumenckim świata. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 5 do 10 lat udział Chin w globalnym wzroście gospodarczym utrzyma się na poziomie od 25 do 30% i nadal będą one głównym motorem globalnego wzrostu gospodarczego. Otwarcie Chin w sferze instytucjonalnej przyniesiono inwestorom z całego świata ogromne możliwości. Chiny aktywnie dążą do instytucjonalnego otwarcia i dzielenia się ze świata możliwości płynącego z rozwoju Chin. W rankingu Doing Business 2020 Bank Światowy przyznał Chinom 31 miejsce. W ciągu ostatnich 2 lat Chiny poprawiły swoją pozycję z 47 miejsca i tym samym zmiana, która się w nich dokonała, jest najbardziej widoczną wśród wszystkich znaczących gospodarek świata. W 2020 roku wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, czyli FDI, w Chinach wzrosła 6,2% rok do roku i wyniosła ponad 1 miliard juanów. Umowa inwestycyjna między Chinami a Unią Europejską jest największego szczebla umowa gospodarczą i handlową zawartą dotąd przez Chin. Zapewnienie w niej szeroko dostępu do rynku, bardziej przejrzystych zasad rynkowych i lepszych perspektyw współpracy dla przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej. Umowa ta przyniesie również ożywienie światowej gospodarki, która ucierpiała podczas epidemii, oraz umocnienie zaufania społeczności międzynarodowej do globalizacji gospodarczej i wolnego handlu. Dzięki temu umowa będzie miała istotny wkład w budowę otwartej gospodarki światowej przez 2 główne rynki, chiński i europejski. Po trzecie, współpraca, czyli to słowo klucz szybkiego rozwoju chińsko-polskiego wszechstronnego strategicznego partnerstwa. Po pierwsze, dążenie do poszerzenia dwustronnej wymiany handlowej. Przewodniczący Xi Jinping podczas szczytu 17+1 Chiny Europa Środkowo-Wschodniej wskazał, że w ciągu najbliższych 5 lat Chiny planują zaimportować z krajów tego regionu towary o łącznie wartości ponad 170 miliardów dolarów. Będą dążyć do podwojenia w ciągu 5 lat importu produktów rolnych z kraju Europy Środkowej i Wschodniej oraz zwiększenie dwustronnego handlu produktami rolnymi o 50%. Realizując cele wyznaczone podczas szczytu, chiński rząd podjął innowacyjne działania w celu stworzenia warunków do eksportu do Chin. Przedsiębiorstwo z tych krajów, polskie firmy, które chce lepiej przedstawić godne uwagi produkty chińskim importom i konsumentom i wykorzystać potencjał eksportu towarów i usług do Chin, mogą korzystać z wielu platform wystawionych, takich jak China CEEC Expo International Consumer Goods Fair czy China International Import Expo. Chiny i Polska powołają także grupę roboczą do spraw promocji handlu, co może we wzmocnieniu komunikacji w zakresie polityki handlowej, promowaniu wymiany branżowej oraz działania na rzecz ustanowienia wymagań eksportowych, między innymi dla produktów rolnych i spożywczych. Zbudowany został już mocne fundamenty transgranicznej współpracy e-commerce między Chinami a Polską.
a na znanych platformach e-commerce pojawiły się polecane polskie produkty, takie jak mleko czy kosmetyki. Pogłębiając w dalszym ciągu transgraniczną współpracę w handlu elektronicznym, możemy odkryć nowe punkty wzrostu handlu w nowy sposób, pomagając polskim przedsiębiorstwom w bardziej wygodnym i efektywnym eksporcie do Chin. Po drugie, promowanie dwustronnych inwestycji. Możemy promować dwustronną inwestycję na wysokim poziomie i wspierać inwestorom z obu krajów w zacieśnianiu współpracy inwestycyjnych, by tak w pełni wykorzystać przewagę czynników i przestrzeni rynkowej. W chińskich miastach, tak jak na przykład Ningbo w prowincji Zhejiang czy Changzhou w prowincji Hebei, powstają w wysokim standardzie strefy demonstracyjne handlu i gospodarki Chin i CEEC oraz parki przemysłowe. Wykonane są kolejne kroki w kierunku dalszego ułatwienia do odprawy celnej. Wszystko to ma na celu zapewnienie dobrego środowiska biznesowego firm z Europy Środkowej i Wschodniej do inwestowania w Chinach i pogłębiania integracji obu stron w wielu branżach, na przykład motoryzacyjny, cyfrowy, ochrony środowiska i medyczny. Po trzecie, dalszy rozwój łączności między Chinami a Europą. Polska jako hub łączący rynki europejskie i azjatyckie jest ważnym krajem na linii pasaj szlagu. Chiny i Polska powinny wzmacniać dogłębne powiązanie swoich strategii rozwojowych i dążyć do dalszego rozwoju współpracy na takich polach jak łączność, infrastruktura, transport, logistyka czy wymiana międzyludzka. Po czwarte, powinniśmy wspólnie pracować nad wzmocnieniem współpracy w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Chiny i Polska mają podobną strukturę energetyczną i wspólnie stoją przed wyzwaniami, jakie niesie ze sobą zieloną i niskoemisyjną transformacja. Chiny zbudowały największy na świecie system pozyskiwania czystej energii. Dysponują zaawansowaną technologią i bogatym doświadczeniem w zakresie transformacji energetycznej, technologii niskoemisyjnych oraz oszczędzania energii i redukcji emisji itd. Chiny i Polska powinny wzmocnić wymianę i współpracę oraz wspólnie pracować nad budową zieloną partnerstwa. Pragnę w imieniu rządu chińskiego zachęcać wszystkich naszych przyjaciół z polskich kręgów gospodarczych do wykorzystania sprzyjającej szansy na ustanowienie długofalowej obecności w Chinach, a także do nieustannego pogłębienia i poszerzenia zakresu chińsko-polskiej współpracy gospodarczej i handlowej, dążenia do pełniejszego zrozumienia Chin podczas współpracy oraz obiektywnego i bezstronnego spojrzenia na Chin. Życzę Państwu, by tegoroczne toruńskie Wilkonomy Forum stało się źródłem satysfakcji i sukcesu. Dziękuję za uwagę.